Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło drugi rok z rzędu spotkać się z orkiestrą Dentą tu w sali Domu Kultury. Tamten rok był trochę niezwykły, ten też jest trochę niezwykły, ale tym bardziej miło, że możemy się chociaż na chwilę spotkać, by przed świętami właśnie złożyć sobie najlepsze życzenia i chwilkę spędzić razem, poza pracą tylko na próbach, a żeby wspólnie spędzić troszeczkę czasu przedświątecznego, zintegrować się i móc po prostu pobyć ze sobą. Gospodarzem dzisiejszego wieczoru jest tutaj kapelmistrz, więc ja już oddaję głos. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Fajnie, że przybyliście wszyscy. Nie będę dużo czasu zajmował, jedynie, że się lubię gadać. Ale lepiej grać. Bardzo wszystkich serdecznie witam. Super, że udało nam się spotkać. Rok według mnie był fajny, w miarę udany. Mam nadzieję, że przyszły będzie jeszcze lepszy. Fajna atmosfera. Nie wszyscy mogli przybyć. Ze różnych względów, praca, choroby i tak dalej. Ale fajnie, że się udało nam się spotkać w tym gronie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie będę wymieniał ze stanowiska, z imienia, z nazwiska. Bo wszyscy znają się tutaj, powiem, że tak, wszyscy. I wszystkich bardzo serdecznie witam. I może oddam głos panu burmistrzowi. Ja to powiem. Dzień dobry państwu. Idąc przykładem pana kapelmistrza również bardzo szybko. Drodzy państwo, bardzo się cieszę, że tutaj się spotkaliśmy dzisiaj. Bardzo dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. Bo to taka orkiestrowa rodzina trochę powstała. Bo na sali są oczywiście nasi najważniejsi, czyli muzycy, artyści, którzy na co dzień w pocie czoła ćwiczą, że później w sposób piękny uświetlić nasze i uroczystości, ale dają również koncerty na terenie Kałuszyna, jak i poza Kałuszynem. Ale są rodzice muzyków, rodzice artystów, Dom Kultury, pan dyrektor, kapelmistrz, czyli jak powiedziałem, taka mała powstała w Kołocznie rodzina orkiestrowa, jeżeli tak możemy powiedzieć. Drodzy państwo, lada chwila siądziemy do wigilijnego stołu, dlatego też korzystając z okazji, że mogę z państwem się spotkać, chciałem państwu złożyć najserdeczniejsze życzenie. Że państwu zdrowia, radości i wiele, wiele ciepła na te święta. Żeby te święta były takimi świętami bardzo, bardzo takim, jakim pamiętamy z dzieciństwa. Bo jeżeli ktoś ma w pamięci ciepło, takie ciepło niewymierne, którego nie można dotknąć, którego się czuje, to jeden z pierwszych obrazków, przynajmniej w mojej głowie, jak się pojawia, to jest Wigilia, to dawna Wigilia, gdzie jest bardzo dużo ludzi, harmider, czasami te domy, te mieszkania były o wiele mniejsze niż teraz te, które my mamy, a jednak ci ludzie się mieścili, radowali się z tego Bożego Narodzenia, była wieczerza, kolędy, pasterka i takich świąt państwo życzę. Polskich, ciepłych, rodzinnych świąt. No i oczywiście wielu, wielu sukcesów. Oczywiście orkiestra nie powstała po to, żeby odnosić sukcesy, zdobywać laury, puchary i tak dalej. To przede wszystkim miało służyć zapewnieniu realizacji pasji, talentów wszystkich starszych i tych dzieci, które dopiero się uczyły. No nie, nie reprezentujecie to miasto w sposób bardzo godny, uczestniczycie w wielu, wielu imprezach, dlatego życzę w tym nadchodzącym nowym roku wielu, wielu sukcesów, żebyście byli zadowoleni, że gracie w tej orkiestrze, pełni satysfakcji i co roku stawali się jeszcze lepszymi muzykami i życzę, żeby przynajmniej jedna lub dwie osoby zagrała kiedyś w Filharmonii Narodowej, a my będziemy dumni jak dwa panie. Dziękuję bardzo. Pani, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Boże Narodzenie to taki okres, w którym przede wszystkim się radujemy i cieszymy. Nie ma możliwości przejmowania się niczym, nawet z pustym dźwiękiem albo jakimś złym wykonaniem. Pamiętajcie, że wy jesteście najlepszymi muzykami, bo bierzecie instrument do ręki. Ktoś, kto nie gra, tego nie doceni, jeżeli nie wie, ile trzeba włożyć tego rytmu pracy, tego ćwiczenia. A dzięki temu, że macie tak wspaniałego dyrygenta, tak wspaniałych dodatkowo muzyków, którzy już z wami grają, to na pewno będziecie najlepsi na świecie. Zobaczycie. I Eurowizja do nas przyjdzie. Do Kałuszyna. Kochani, tak czy inaczej, Bożego błogosławieństwa wam życzę na tej drodze. Starajcie się przede wszystkim grać z pasją. Też pamiętać o tym, że jak gracie, to też w pewien sposób dajecie radość drugiemu człowiekowi. Także dziękuję wam bardzo za to. Teraz jeszcze... Mistrzu, szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj dzisiaj z państwem być na tej wspólnej wieczerzy wigilijnej. W imieniu koleżanek i kolegów radnych, jak i swoim, chciałbym państwu życzyć zdrowych, wesołych świąt, a że tutaj jest dużo młodzieży, także bogatego Mikołaja, udanych prezentów, a że prezenty wszyscy lubią otrzymywać, także dla nas dużych, bogatych prezentów i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Kochani, dziękuję za zaproszenie panu kapelmistrzowi. Spóźniłem się, przepraszam, bo mieliśmy też próbę chóru i no akurat teraz żeśmy skończyli. Kochani, mogę powiedzieć tak. Orkiestra super gra już i cieszy to bardzo. Nie tylko uszy nas tutaj, ale i oddźwięki jest i za granicą, muszę powiedzieć. Naprawdę, bardzo ładnie gracie i pięknie wypadł koncert dla Jana Pawła II, super, super, muszę powiedzieć. Bez próg, z chórem, ale przepięknie wyszło to wszystko. Naprawdę. I co ja mam wam życzyć? Zdrowych, spokojnych, radosnych świąt, rodzinnych przede wszystkim. Żebyście tak rozwijali swoje talenty, umiejętności. No, tak jak ksiądz tu powiedział, że żeby tu, cóż, no telewizja przyjeżdżała tylko. I oglądali nas w całej Polsce i na całym świecie. Kochani. Tego wam życzę. Rozwijania talentów, umiejętności, no i uśmiechu. I zdrowia wam wszystkim życzę. Na to Boże Narodzenie. Tak. Powstaniemy. Zatrudniamy według świętego Łukasza. W nowym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwireniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Teraz, kochani, poświęcimy opłatki, aby ten chleb był szczególnym znakiem miłości, pokoju i radości i tego, co najlepsze i co będziemy chcieli przekazać tym, których będziemy składali życzenia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. To Ty z miłości posłałeś na świat swojego jednorodzonego Syna, który pod postacią chleba daje nam swoje ciało jako pokarm i zadatek nieśmiertelności. Prosimy Cię, racz pobłogosławić nas wszystkich i te opłatki, którymi będziemy dzielić się zwyczajem naszych ojców i składać sobie nawzajem świąteczne życzenia. Napełnij nasze serca życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy codziennym postępowaniem potwierdzali to, co wypowiemy ustami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wszystkich po kolei poświęcimy, żebyście byli świętymi. Ja mam tylko taką sprawę, że ze względu na panujące obostrzenia rozniosę po prostu
opłatek między Państwa, tutaj między Was. A po tym opłatku zapraszam wszystkich muzyków na scenę. Zagramy dla Państwa dwie kolędy, dobrze? A później będzie Mikołaj. Dobrze, dziękuję bardzo.